Według danych Głównego Urzędu Statystycznego Polacy w 2020 roku wyprodukowali ponad 13 milionów ton śmieci. Z samych gospodarstw domowych zebrano ponad 11 milionów ton. W przeliczeniu na jednego mieszkańca oznacza to 342 kg śmieci, o 10 kg więcej niż w 2019 roku. 59% z wyprodukowanych śmieci trafiło do recyklingu. Ponad 40% z nich trafiło na unieszkodliwianie poprzez składowanie. To oznacza, że prawie 5 milionów ton śmieci leży właśnie na wysypiskach, zanieczyszczając nasze wody i lasy. Pod koniec 2019 roku funkcjonowało 278 składowisk, które przyjmowały odpady. Ich łączna powierzchnia to ponad 1600 hektarów. Hektarów, które mogłyby stać się lasami. Pamiętajmy, że wyrzucając śmieci, pozbywamy się ich jedynie z naszego pola widzenia. Prawie połowa z nich trafi po prostu w inne miejsce, gdzie będą składowane przez kilkadziesiąt, a nawet kilkaset lat. Niektórzy z Was pomyślą, przecież ja segreguję odpady. Nie przyczyniam się więc do zanieczyszczenia środowiska. Ale czy jesteście pewni, że segregujecie je poprawnie? Jednym z przykładów może być pojemnik na papier. Czy wyrzucacie tam chusteczki, zużyty papier do pieczenia lub paragony? Wszystkie z tych odpadów powinny trafić do pojemników na odpady zmieszane. To tylko jeden z przykładów. Więcej wypisaliśmy na planszach. Przytoczonych na początku filmu dowiedzieliśmy się, że każdy z nas produkuje coraz więcej śmieci. Jak to możliwe, skoro tyle mówi się o segregacji odpadów? Kolejne firmy starają się być eco-friendly. Jedną z przyczyn może być fakt, że nie bierzemy odpowiedzialności za produkowane przez nas śmieci. Uważamy, że skoro je wyrzuciliśmy, to nie są już naszym problemem. Zdajemy sobie sprawę, że apeli podobnych do naszych jest wiele. My jednak zwracamy uwagę na fakt przenoszenia śmieci. To, że wyrzucając je, zmieniamy tylko miejsce i lokalizację. Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszego pogłębiania wiedzy na temat ekologii.